Nie rozumiemy się ostatnio za dobrze z Damianem. Za to jego trenerka chyba dobrze go rozumie, bo spędza z nią każdą wolną chwilę. No powiedz mu, że ci to nie pasuje. Mówiłam, ale on się zachowuje tak, jakbym chciała mu coś odebrać. A podobno trzeba tylko ze sobą rozmawiać i być szczerym, nie? Przykro mi, zawsze myślałem, że akurat ty będziesz szczęśliwa. Ale ja nie jestem nieszczęśliwa. Tylko czasem sobie trochę popłaczesz. Przede mną nie musisz udawać. Ile lat się znamy? Możesz mi powiedzieć wszystko. Nie, nie, dziękuję. Muszę jechać po Kajtka do przedszkola. Mamy kierowcę, odwiezie cię. Biegnijcie, biegnijcie, zaraz do was dołączę. Co jest? Nie wiem, nie mam siły, nie chce mi się. Masz, uzupełnij minerały. Może poziom cukru. A to nie o cukier chodzi. No co się dzieje? Żona mówi, że jestem egoistą. Bo trenujesz? Powiedz jej, że lepiej mieć w domu wysportowanego faceta niż otłuszczoną ciomajdę. Dbasz o siebie. Ja bym się cieszyła na jej miejscu. No dobra, słuchaj. Pobiegnijmy, póki nam mięśnie nie ostygły. Dobra? Równym tempem, równy oddech. Do przodu, do celu. Dobra, come, come, come. Idziemy.